No cześć wszystkim ponownie. Tym razem jesteśmy w miasteczku, które się nazywa Oro Preto. Jest to jedno z bardzo starych i kolonialnych miasteczek tutaj w Brazylii, które zostało nam rekomendowane przez bardzo wiele osób i naprawdę jest warto. Jest naprawdę super po prostu. Wszystkie uliczki są z kamienia i jest naprawdę niesamowicie pięknie. No spadki takie po 25 stopni po prostu, jest mistrzostwo świata. Prawie jak San Francisco, tylko trochę inaczej. Także naprawdę miasteczko jest super. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj z Buzios, z takiej miejscowości nadmorskiej, gdzie spędziliśmy właściwie tydzień, dlatego też nie było żadnych fotografii, ani zdjęć, ani materiału filmowego przez ostatni tydzień na stronie. Właśnie z tego względu, że po prostu siedzieliśmy na plaży przez tydzień, przy tym się smażyliśmy pięknie. I jest pełen relaks teraz po prostu. Po raz ostatni byliśmy nad oceanem, teraz następny raz nad morzem czy nad oceanem. Będziemy za jakieś 2 miesiące. Pytacie się o trasę, więc mały update z trasy wygląda w ten sposób, że teraz jesteśmy w Oro Preto, będziemy powoli wyjeżdżać z Brazylii, ponieważ teraz kierujemy się do takiego bardzo sławnego wodospadu Foz do Iguaçu i stamtąd będziemy się przeprawiać, i to już jest po argentyńskiej stronie, więc będziemy wyjeżdżać z Brazylii, przedostawać się do Foz do Iguaçu w Argentynie, potem od razu do Paragwaju na jakieś 2 tygodnie. I z Paragwaju z powrotem do Argentyny przez Salta, Mendoza do Tierra del Fuego i Ushuaia. A stamtąd do Chile, Peru i tak dalej. Także najbliższe parę miesięcy wygląda tak, że teraz przez najbliższe 2 miesiące będziemy starać się dojechać do Ushuaia, czyli do najbardziej wysuniętego na południe punktu w południowej Ameryce. No i taki jest plan, taki jest plan. Jest koniec października, więc mamy mniej więcej 2 miesiące, żeby tam dojechać, żeby nie było tam za zimno. Także tak to wygląda, moi drodzy. I co dalej? I to tyle właściwie. Będziemy tutaj, zostajemy tutaj jeszcze jeden dzień i jutro jedziemy do, tutaj jakiś mniejszy wodospad też ponoć ładny i jakieś wzgórza czy górki, na które ponoć można wjechać motocyklem na sam szczyt, dlatego spróbujemy się tego podjąć, dokonać tego. No i mamy nadzieję, że będzie ok. Także tak to, moi drodzy, wygląda póki co. Póki co. Ale jest świetnie. Jesteśmy od 2 miesięcy w podróży, przejechaliśmy może z 6000 km. Motocykl już po pierwszym serwisie. No i co, oponki działają, silnik działa, wszystko jest ok. Zmieniliśmy olej na inny, także jest ok. Jest naprawdę super. Jest naprawdę super. To cóż, słonko świeci, idziemy dalej.